Cześć, tutaj Leszek. Dziś rozprawiamy się z moim zdaniem stereotypami, które krążą po internecie i są obecne niemal wszędzie tam, gdzie porusza się kwestie treningu poza sezonem. Niestety niemal większość rowerzystów uważa, że trenażer to czyste zło, a zima służy odpoczynkowi albo jeździe po śniegu na MTB 2 razy w tygodniu. 1. Jazda na trenażerze jest nudna. Współcześnie to nieprawda. Dzisiaj istnieją takie rozwiązania technologiczne, które sprawiają, że trening można przerodzić w grę. Są także na rynku aplikacje umożliwiające jeżdżenie z odwzorowaniem terenu według tras GPS. Można korzystać ze Zwifta, programów treningowych typu Tax czy Elite. W każdej chwili można przenieść się w góry i zdobywać ich szczyty, albo zwiedzać dowolne zakątki świata i poznawać nowych wirtualnych albo rzeczywistych przyjaciół. 2. Kilometrów przejechanych na trenażerze nie powinno się uwzględniać w sumie rocznego dystansu, ani publikować tych wyników na Strawie, oj nie. To bzdura. Jaka jest różnica pomiędzy realnym wysiłkiem wkładanym w korby na asfalcie, a tym, który generujemy patrząc w ekran? Wirtualizacja wiernie oddaje prędkość, dystans czy wznios, dlatego nie mam oporów przed gromadzeniem statystyk pochodzących z aplikacji treningowych. To samo tyczy się pokonanych podjazdów. Mało tego, po górach częściej śmigam na trenażerze niż w realu. Mieszkam na Mazowszu. 3. Trening w zamkniętym pomieszczeniu jest niebezpieczny. Warto tą opinią podzielić się z biegającymi po bieżni albo zawodnikami pro, którzy poza zgrupowaniami też często korzystają z trenażera. W takiej sytuacji warto zapytać osobę wyrażającą taki pogląd, ile zna takich niebezpiecznych przypadków. Oczywiście można sobie zrobić krzywdę na trenażerze. Wystarczy przez 2 dni nic nie pić, podgrzać pomieszczenie do 26, wrzucić do śmietnika wentylator, a następnie przejechać 100 km na maksa. 4. Jazda na trenażerze tylko męczy, a nie przynosi żadnych korzyści treningowych. W takim razie koniecznie napisz do wszystkich trenerów kolarstwa, że są w błędzie. Moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie. Trenażer niesamowicie rozwija bazę treningową, poprawia wydolność i wytrzymałość. 5. Od jazdy na trenażerze łamią się karbonowe ramy. Ponownie w tym miejscu pewne pytanie retoryczne. Ile znasz osobiście takich przypadków? Owszem, kompozyt jest nieco bardziej nadwyrężony, jednak przeciętny człowiek posiadający poprawnie zainstalowany, wolny od wad fabrycznych rower nie jest w stanie wygenerować takich sił, aby wyłamać mufę suportu albo tylny trójkąt. 6. Trenażer nie rozwija techniki jazdy. Powinno się jeździć na zewnątrz mimo chłodu. To co w takim razie mają zrobić osoby, które trenują 6 dni w tygodniu, a wracają z pracy po zmroku? W jaki sposób zrealizować zgodnie z planem konkretne ćwiczenia na szosie? Ile należy mieć par ubrań? Jak dbać o rower podczas jazdy po soli? Wreszcie co z bezpieczeństwem i zdrowiem na dłuższą metę? Rozumiem weekendowe przejażdżki na rowerze zimą w weekendy dla rekreacji, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić realizacji 13 godzin treningu tygodniowo na zewnątrz, jadąc z dużymi prędkościami podczas wykonywania na przykład interwałów. Owszem, na trenażerze nie ćwiczy się techniki jazdy, jednak jak mam do wyboru nie jeździć w ogóle albo w czterech ścianach, to jednak wybieram trenażer. A ty jakie znasz stereotypy? Zgadzasz się z moimi poglądami? Lubicie trenażer, czy raczej mimo wszystko wybieracie outdoor? Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw waszych opinii. Cześć!